To jest Radycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Wiaderek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnału. Wywiad Radycji. No i jest już z nami nasz gość, a właściwie dwóch naszych gości, Kleszcz i Stach. Witamy was, panowie. Reprezentanci, tak? Max Flo, ale nie Max Florek jeszcze, tylko... Max Flo Lab, tak. I cóż to oznacza? Bo skoro nie jesteście jeszcze w wytwórni, już was gdzieś promuje, to znaczy, że dopiero widzi w was potencjał, próbuje wyrobić wam markę, czy... Przypuszczam, że tak, to jest coś na zasadzie inkubatora, w którym po prostu jest badane jakby branie, że tak powiem, jak ludzie odbierają to wszystko, nie? Tą naszą twórczość i czy się podoba, takie eksperymentalne, no, inkubator. Coś jak konkurs, no, każdy może głosować na kogo, kto mu się najbardziej podoba i później ci, co mają najwięcej głosów, teoretycznie... Ale to jest szansa z tego wypaść jeszcze? Wypaść? Czy już nie? No na pewno. Znaczy nie gwarantuje to chyba. Ktoś będzie. No i wiesz, to zależy kto, można jaki zrobi szum. No, dokładnie. Kto jak zamota, kto jak zakręci tych słuchaczy wszystkich i jaki będzie jego odbiór, tak? Tak to wygląda. A macie wgląd w odbiór waszej twórczości aktualnie? Wiesz co, no, tylko w postaci ilości wyświetleń na YouTubie i... No to tak jak każdy, no. Tak jak zwykły szary słuchacz. Widzimy po prostu, jak te odsłony się zwiększają, bądź stoją. Po komentarzach. No. W komentarzach. A sporo właśnie, sporo dała wam właśnie ta promocja poprzez Max Flow Records? Nie słyszałem, sorry, o. Aha. Teraz. Tak, niewłączone słuchawki. No to jeszcze raz powtórzę pytanie. Ja nie słyszę. Nie słychać? Nie słyszę. O, to trzeba podgłośnić. Tutaj? Tak, pokrętłem. Słychać? O, no. Jest. O, jest. Można regulować sobie. Takie bajery tutaj mamy w studiu. Tyle, a ja jeszcze raz tyle czasu pytanie. U nas gości nie było, że no właśnie, że zapomnieliśmy tak. Włączyć słuchawki. Ja w ogóle zapomniałem, jak się wpina te słuchawki. Ja poradziłem sobie tak, spoko. A pytałem o to, czy dużo wam dało właśnie ta promocja poprzez Max Flow Records, no bo na scenie działacie już od jakiegoś czasu, od ponad 10 lat, tak? Z tego, co przeczytałem. No i czy właśnie to, że bierzecie udział w tym Max Flow Lab zwiększyło waszą promocję, zwiększyły się wyświetlenia, przybyło wam fanów? Wiesz co, na pewno zwiększył się odbiór, to na pewno. A... To Max Flow jest jednak dosyć sporą wytwórnią, także jeżeli oni wrzucą jakieś info, no to automatycznie większa ilość osób może to odebrać, więc na pewno jest to jakaś szansa też na wypromowanie się. Czym jest Iracz? Iracz? A czym jest Iram? No to swoją drogą, no ale... Iracz, to no wiesz, no to może potraktujemy to jako konkurs. Skoro ty nie wiesz, to przypuszczam, że wielu może jeszcze nie wiedzieć, czym jest Iram Iracz. Znaczy mam nadzieję, że wy wiecie w takim razie, że ja było, wiem na 100%. Było rozwiązanie. To, ja też się domyślam. Czy rozumiem, że to są neologizmy, tak? Stworzone to, też na potrzeby... Zresztą to jest bardzo proste, tak w zasadzie. To znaczy, no ja chyba odkryłem tą tajemnicę, ale skoro to ma być pytanie konkursowe, to może nie zdradzajmy tutaj naszym słuchaczom, o co chodzi na razie, tak? Dobra, to nie zdradzajmy w takim razie. Max Flow przygotowało, tutaj widzę na stronce, coś takiego jak rzuć pytaniem. Czy wy też się tam pojawicie, czy to się tylko tyczy gdzieś tam już tych ich tak zatwardziałych członków? Wiesz co, nie wiem. Szczerze mówiąc, też nie wiem. Też nie wiem. Nie było jeszcze takiej propozycji, ale przypuszczam, tak? Że... No, przypuszczam, że jakiś... Tak. Tam są zakorzenieni. Dokładnie. A co możecie powiedzieć o waszej epce, którą wypuściliście? Znaczy, jak opisalibyście w ogóle waszą płytę dla kogoś, kto jeszcze jej nie słuchał, żeby zachęcić? Żeby zachęcić, na pewno jest, że na pewno jest przedstawiona w takiej dosyć niestandardowej konwencji i przypuszczam, że każdy znajdzie na tej płycie coś dla siebie. Są klimaty bardzo melancholijne, że tak powiem, ale są też bardziej pogodne, nie? Czy zauważyłem pewną dozę psychodelii, ba wręcz podobieństwo w twojej nawijce, czy w twoim głosie do głosu Rahima, czy to też nie jest jakiś tam czynnik, że zainteresował się wami? Wiesz co, nie wiem, aczkolwiek też widzę przynajmniej po komentarzach, że bardzo wielu ludzi podkreśla to, że
że jest to podobieństwo, że jest podobny flow, podobny głos. Także, a to, no, jest, to był jakiś celowy zabieg? Inspirowałeś się Rahimem, czy po prostu to tak wyszło naturalnie? To wyszło naturalnie. Ja, wiesz, ja nie mam zamiaru nikogo kopiować, kserować. To wyszło tak po prostu samo siebie, a ludzie najwidoczniej przykleili etykietkę. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Aczkolwiek, no, mam nadzieję, że dobrze. Czy chyba w ogóle istnieje takie zjawisko, jak się patrzy na nasze wytwórnie, że właśnie no, właściciele wytwórni, często raperzy też jednocześnie, właśnie gdzieś szukają w tych młodych, utalentowanych MC trochę tych przypominających, tak, ich styl. Niekoniecznie, no, nie klonujących, tak, ale przypominających gdzieś. Znaczy, no, na pewno Rahim się, z tego, co można zauważyć i słuchać, fascynuje się psychorapem, no, a tutaj ta płyta ma właśnie taki klimat psychorapu, więc wydaje mi się, że bardziej to sam fakt tego, jaki to jest styl, zaważyło na tym, niż samo to, że przypomina Rahima, przynajmniej mi się wydaje. Nie jesteśmy Rahimem, nie wiemy, co ma w głowie. No właśnie, tutaj ciężko odpowiedzieć, to by musiało być pytanie skierowane do Rahima akurat. Ale no, jest akcja, rzuć pytanie, można zapytać. Klimat jest, myślę, właśnie taki, który mógłby mu odpowiadać. O, i może dlatego też. Ale tak jak wspominaliście, płyta to nie tylko psychodela, tak? Nie tylko psychodela. Są utwory, które na pewno nie mógłbyś zaszufladkować do typowej psychodeli. Są takie utwory i dlatego mówię, że... Klimat trochę bajkowy, magiczny. No to ogólnie ta płyta miała na celu zaczarować słuchacza od samego początku. Zaczarować tak, żeby to zaklęcie zadziałało i... Pokazać coś nowego przede wszystkim, dokładnie, co Kleszcz sprostał wymaganiom. Czy sprostał? No nie wiem, czy według sprostał, zobaczymy. W każdym razie miejmy nadzieję, że czar zadziałał na wielu. O. A jakie są twoje muzyczne inspiracje? Bo na stronie Max Flow było napisane, że nie interesujesz się tylko i wyłącznie rapem, nie inspirujesz się tylko tym jednym gatunkiem muzycznym, ale gdzieś tam też bluesem czy rockiem. Od czego właściwie zaczynałeś swoją przygodę z muzyką? Czego słuchałeś? Że na początku na pewno to był rap, ale to potem się tak przerodziło, że ogólnie nie słucham tylko rapu, słucham po prostu wszystkiego, co jest dobre, wszystkiego, co zwróci moją uwagę. I to może być właśnie rock, blues, dużo jamu słuchałem, dużo jakiejś poezji śpiewanej, typu, nie wiem, Grzegorz Turnał, Marek Grechuta, to są fajne utwory, to jest po prostu muzyka, która gdzieś się tam wkradła i przypuszczam, że w jakimś stopniu na pewno miała wpływ na ten styl i na tą konwencję akurat też tej płyty. Też pewnie to rzutowało, że to nie jest typowy hip-hop uliczny, warszawski, tylko ma to jakąś melodię. No. A chyba śląski rap ma taką tendencję do skakania w te bardziej pozytywne rytmy, jak też się patrzy w sumie na Max Flow, na reprezentantów, choćby na Grupsona, który też... Tak, masz rację. Tutaj jest coś takiego. Śledząc samą wytwórnię Max Flow, na pewno jest dużo pozytywnej energii i na pewno jest dużo bardzo oryginalnych ludzi przede wszystkim, którzy się wyróżniają jakby z tłumu, tak? No, także tyle. A jeżeli chodzi właśnie o ten element regionalności czy lokalności, bo na twojej płycie pojawiają się tam kilka słów, tak, w Gwarze Śląskiej, ale nie jest tego zbyt dużo. Są artyści, którzy całą płytę, tak, nagrywają Sztigar w tym właśnie, Bąko, no tak, właśnie, Sztigar Bąko z Asphalt Records, tutaj chyba najświeższy taki przykład. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, żeby również w Gwarze Śląskiej nagrać na przykład całą płytę? Nie, wiesz co, nie chciałbym chyba w całej płyty w Gwarze Śląskiej. Mogę podkreślić to, że jestem ze Śląska, jestem z tego dumny. Mogę wpleść gdzie właśnie takie zabiegi, ale żeby całą płytę nagrywać, chciałbym trafić do szerszej po prostu ludzi, szerszy odbiór. O. Czyli ta gwara trochę zamyka, tak? Czy wiesz co, na pewno powoduje, że to jest bardziej hermetyczne, no nie? A tutaj nie o to chodzi. Chciałbym po prostu trafić tą muzyką do wielu ludzi i myślę, że nie mówię, że to jest złe, żeby nagrać płytę. To jest na pewno też oryginalne, aczkolwiek ja nie myślałem właśnie o tym w ten sposób. Z drugiej strony cięższe do przełknięcia wtedy dla większości, tak? Na pewno. Dokładnie. Ktoś spoza regionu śląskiego może mieć niemałe problemy, żeby zrozumieć, tak? No, chyba, że ktoś słucha tam ze słownikiem, tak? Gwary. No, ale to, no tak to wtedy dłuższa sesja słuchania na pewno muzyki, zapętlania albo pauzowania. A pracujecie już nad czymś nowym? Tak, powoli zaczynamy nowy materiał, składamy sobie jak na razie nowe numery i no wiesz, coś tam się działamy dzieje. Działamy dalej, no, cały czas, na pewno nie przestaniemy. Dokładnie. Wspominaliście o tych inspiracjach muzycznych różnych niż rap. Czy kolejny wasz projekt będzie mieć jakieś takie właśnie zapożyczenia? Na przykład czy
myśleliście o tym, żeby łączyć gdzieś tam właśnie do rapu, no, blues albo coś tego typu? Wiesz co, chyba na tak daleko to jeszcze... Co, idziemy spontanicznie, jesteśmy na etapie, jest beat, coś tam kleszcz pisze pod to, no i... Tak, musi poruszyć wewnątrz, tak? Wszystko jest... wychodzi z samo siebie stopniowo. Dokładnie. Miałem na myśli na przykład solówki gitarowe, które rzadko pojawiają się gdzieś w rapie. A niewykluczone, niewykluczone, aczkolwiek jest to... szansa, tak? No, na pewno. Może się pojawić gdzieś tam. Muzyka raczej syntetyczna, czy żywe instrumenty? Czy jest szansa, żeby się pojawiły? No. Zauważyłem tendencję teraz w polskim rapie do pojawiania się żywych instrumentów. Pojedynczo w szczególnie basu. Szczególnie basu, ale też gdzieś ta sekcja dęta, tak? Znaczy produkcją nowej płyty zajmuję się ja używam tylko programu na komputerze, także bardziej to będzie syntetyczne z elementami, na pewno jakichś sampli ciekawych, także... Aczkolwiek jeżeli nawet się to, pojawia jakaś fajna możliwość współpracy z kimś, kto mógłby nam coś fajnego dograć na gitarze, a na pewno się pojawił. No na pewno. Dużo ciekawych ludzi znamy, także zobaczymy. To co, to może jakaś mała przerwa, a po przerwie muzycznej konkurs, tak? Konkurs i... no bo pytanie to tak już generalnie już padło. Padło i dla uważnych, no to mieli więcej czasu, prawda? Dokładnie. Ale to w takim razie ewentualnie możemy powtórzyć, tak? Pytanie już oficjalnie. Pytanie oficjalne, co oznacza Eram Iracz? Okej. Okay. Odpowiedzi podajecie na maila rabdycja@gmail.com. No a co rozdajemy? Dwie płyty możemy dzisiaj rozdać podczas wywiadu, myślę. To zrobimy jeszcze jeden konkurs, czy po prostu rozdamy dwie płyty przy tym konkursie? Dwóm pierwszym osobom. Ja bym już rozdał dwie. No dobrze. Czyli pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na to pytanie, będzie miała możliwość wyboru między płytą... I domyślasz się, tak, które płyty, Hukosa, tak. Hukosa i Ciry i między płytą, tak. Mili. No a my na razie znikamy na chwilę, za chwilę wracamy z rozmową. No i tytułowy kawałek z płyty Kleszcza Eram Iracz już teraz na naszej antenie. No jesteśmy już z powrotem. No jak tam, Konradzie, odpowiedzi? Nie wiem, czy sprawdzałeś. A, nie sprawdziłem. Ja też właśnie nie sprawdzałem. A, jest. Tak, jest i chyba już dwie nawet widzę poprawne. Tak jest, dwie poprawne odpowiedzi. No to rozwiązanie konkursu. Czarmary. Tak jest, czyli odwrócona, tak? Odwrócona, nazwa. Dokładnie. Po prostu płyty. A czemu właśnie taki zabieg na nadanie takiego tytułu? Płyta miała się nazywać początkowo Czarmary właśnie. I ta nazwa była aktualna do momentu, gdy nie odkryliśmy z Grzesiem, że sam beat do utworu Czary Mary, gdy odwrócisz go od tyłu, daje właśnie utwór Eramy Racz, który muzykę. No i ten utwór, który przed chwilą leciał, to jest po prostu beat z kawałka Czary Mary odwrócony do tyłu i jest dołożona po prostu linia perkusyjna. Także postanowiliśmy tak samo i nazwę odwrócić. Co się stało, że odsłuchiwaliście od tyłu? A szukamy różnych rzeczy, wiesz? Różnych rzeczy. Kleszcze, jak się nudzi, to różne dziwne rzeczy. Tak. Czyli to była próba tak wyciągnięcia jakichś nietypowych dźwięków, tak? Wiesz, jakie fajne dźwięki idzie od tyłu usłyszeć? Polecam, stary, naprawdę. Posłuchaj kiedyś, no i właśnie tak to odkryliśmy, no i nie wiesz. Ja uważam, że beat do Eramy Racz nie osłyszy mnie. Zrozumiałem. Nie. Grzesiu, o czym ty myślisz? No my nie wnikamy tam. No, Grzesiu, FB. Wracając do rozmowy gdzieś tam do tematów, jeżeli chodzi o rap grę, chyba większość gości właśnie pytamy gdzieś tam o ten program. No, tak mi się przypomniało, to może też od razu... Zapytasz. Tak, to może od razu spytam was o popularny program, gdzieś tam nawiązuje do Idola trochę, ale chodzi oczywiście o rap. Jak on się dokładnie... Żywy rap. Żywy rap, tak. Żywy rap. Żywy rap. Co myślicie w ogóle o tego typu inicjatywach? Bo to jest chyba trochę taka bardziej mainstreamowa próba wyciągania, tak, gdzieś talentów. No ale umówmy się, że to Max Flow Lab, tak, no gdzieś nie zakrawa o show muzyczne, tak, tylko jest typowym konkursem. Czy na pewno wiesz, to przypuszczam, że i to, i Max Flow Lab, i mówisz tu żywy rap, na pewno mają mniej więcej ten sam cel, tak, wyłowić kogoś ciekawego, interesującego, tylko po prostu w innej formie. No można znaleźć, tak, pewne punkty spójne, ale chodzi mi bardziej, bo gdzieś tam pojawiły się negatywne głosy, też tutaj kilku raperów pytaliśmy, te opinie były różne na temat żywego rapu, szczególnie jeżeli chodzi o powstawanie kosmitów, tak? Gdzieś, no, ludzi psujących trochę wizerunek rap grze, czy sprawiających, że ona jest odbierana półpoważnie, albo utrwala też stereotypy, tak, bo
no była jedna bardzo barwna postać, jeżeli chodzi o żywy rap, która gdzieś tam się potem ja nie przebiła. Rap? O araba ci chodzi? No tak, no, między innymi. No ale były też inne postaci, tak, które no niekoniecznie dobrze nawijały, tak? No i czy to też z drugiej strony nie psuje wizerunku? Znaczy, no to chyba tak jak w przypadku X-Faktora, czy tych Mam Talentów, no zawsze się znajdą takie osoby, no i to jest nieuniknione, może to jest bardziej, nadaje barwności temu wszystkiemu, można się też z tego pośmiać, nie wiem, no ja... Pewno to jest jakiś show też ten program. A sami wzięlibyście udział w takim programie, czy raczej? Nie, ja bym raczej nie wziął w takim czymś, ale nie mówię, że to jest złe. Nie mówię, że to jest złe. Nie wziąłbym udziału, aczkolwiek te szanse na sukces. Aczkolwiek na pewno wielu ludziom, którzy się tam zdecydowali iść, pomogło. No ale czy to też nie jest jakaś tak plama w środowisku raperów, trochę na honorze, jak się przejdzie od takiego programu? Czy to nie wskazuje trochę na banicję? No wiesz co, na pewno troszkę tak. No jakąś łatkę to pozostawia chyba. No dokładnie, zawsze jest etykietka potem. Dlatego ja bym osobiście nie poszedł, tak jak mówię. No właśnie, no bo to mówisz, że nie jest złe, tak? No ale nie poszedł. No ja bym nie poszedł, osobiście nie poszedł, aczkolwiek nie uważam, że jest to w 100% złe, wiesz, że to może tym ludziom zaszkodzić i tak dalej. Na pewno będą ludzie, którzy pojadą po tym równo, a będą ludzie, którym się to spodoba. No tutaj wiem, że na pewno już drugą chyba zaczęli, tak? Drugą edycję, więc skoro zaczęli drugą edycję, to musiał chyba być więcej tych głosów na tak niż na nie. No, zdecydowanie chyba, prawda, musi się sprzedawać. No też patrząc po składzie jury, no to też pojawiali się tam raperzy już mający jakąś pozycję na tej scenie, też nadawali w tym momencie gdzieś temu taki charakter no bardziej poważnego, powiedzmy, konkursu gdzieś tam, PA czy Sokół. Mhm. W jednym odcinku, tak bodajże Sokół pojawił się w tym jury. No miał dłużej, ale wiemy, że Sokół rezygnuje po kolei tak z tych programów TV, bo chyba z programu z Żulczykiem też odszedł. Tak? No odszedł tak. Już? Tak, już chyba go nie ma, z tego co wiem, gdzieś było oficjalne oświadczenie. Cały czas gdzieś krążymy wokół tego tematu, chyba trochę zarabiania, prawda, na rapie, no bo ten żywy rap jest chyba trochę taką próbą zarobienia na rapie. Na pewno dla organizatorów, na pewno. No dla tych, co prowadzą też, nie? Jakieś forma promo większego. Dokładnie. A czy aktualne czasy są trochę lepszą szansą na zarobek właśnie z tego rodzaju muzyki? Bo mówi się gdzieś, że jest tak ten drugi boom i historia zatacza koło. Czy chyba bardziej drugi boom medialny, mi się wydaje. Bo, no tak, o to mi chodzi. Bo rap sam w sobie chyba zawsze miał wzięcie. No. A czy to ma jakieś przełożenie właśnie na tych artystów, którzy są gdzieś w undergroundzie? Czy jest większe zainteresowanie? Też w związku z tym, że gdzieś tam te mainstreamowe media się tym interesują i siłą rzeczy więcej osób gdzieś tam zaczyna słuchać rapu. Czy to ma przełożenie na ten underground tak naprawdę, czy to raczej się odbywa wszystko gdzieś tam wśród tych mainstreamowych artystów? Nie, no sam sobie odpowiedziałeś, nie? Że właśnie ci z undergroundu w tym momencie mają pole do popisu, czyli jest jakieś poruszenie i w tym momencie trafia to na pewno znowuż do kolejnej rzeszy ludzi, nie? Nawet nie związane z hip-hopem, tylko nie wiem, ktoś tam odkryje jakiś odcinek, jeden drugiemu poleci i tak się to takie koło zamknięte. I na pewno to ma wpływ na samych ludzi z undergroundu i mają możliwość się pokazać, tak? A też druga sprawa, czy to, no bo medal ma dwie strony, tak? Czy to przypadkiem nie popsuje znowu, albo nie utrwali złego wizerunku o muzyce rap? A wiesz, a to się okaże. No bo mam teraz w pamięci ten, nie wiem, czy mogę to nazwać incydentem, no ale to wołanie, tak, palić, sadzić, zalegalizować na festiwalu w Opolu przez Górala, że ponoć gdzieś tam podniosły się. W Sopocie to było? Tak, to nie było na tutaj? Festiwalu w Sopocie to faktycznie, tak. No okej. Okay. No to jeszcze większe przebicie w zasadzie, tak, bo oglądalność Top Trendy chyba jest wyższa niż festiwalu w Opolu. No, czy to właśnie no trochę nie nastawia na szwangi i utrwalenie tego złego wizerunku. No, szczególnie, że gdzieś tam Góral się wypowiadał, że te media wcale potrzebne muzyce rap nie są. Znaczy wiesz, ona się dobrze ma cały czas, także... Znaczy, muzyka, no, zarabianie na muzyce rap to są głównie koncerty, także no, teoretycznie no, media, no, jedynie żeby rozpromować może w jakiś sposób, no, to jedyne co można zarobić. Aczkolwiek nawet bez tych mediów widać, że sobie dobrze radzi, a tak jak mówisz, są incydenty, które na pewno wpłyną nie najlepiej na te nasze postrzeganie. A jeżeli chodzi o koncerty, to planujecie jakąś trasę? Trasę, nie wiem. Czy na razie jeszcze to jak zbyt duże sprawa, grać, sprawa koncertów? Czekamy na
Na razie cisza jest, o, w ten sposób. Na pewno coś zorganizujemy sami, powiedzmy, takiego premierowego i zobaczymy. A czy macie jakieś wsparcie w tym wypadku ze strony wytwórni? Wiesz co, nie. Jeszcze nie, tak? Czyli to tylko ewentualnie kwestia promocji, tak? Poprzez wytwórnię. Tak, tu jest kwestia promocji. Tutaj, wiesz, jesteśmy promowani na kanałach właśnie Max Flow Record TV i to już jest bardzo duży plus. Bardzo duży. Czyli ten klip do utworu Ryba, który powstał niedawno, własnym sumptem został zrealizowany przez was, tak? Dokładnie. Czyli tutaj wytwórnia w żadnym wypadku nie pomagała. Nie, tylko w promocji ewentualnie. Tego, a jaki w ogóle cel przyświeca wam w robieniu muzyki? Myślicie o tym w takich kategoriach, że może gdzieś to się stać za jakiś czas jakimś waszym źródłem utrzymania, czy raczej traktujecie to jako dodatek, coś? Czy wiesz, żyjemy tu i teraz, mamy taką opcję, chcemy tą muzykę zapromować w taki, a nie inny sposób, jak najlepiej, a co będzie, to się okaże. Nie mam takiej szklanej kuli, żeby ci na to odpowiedzieć, aczkolwiek no, jeżeli będzie taka możliwość, to wiesz. Chcemy, żeby trafiała na pewno do większej liczby osób niż tak jak było do tej pory, że zostawało to gdzieś u nas na komputerach, słuchali nasi znajomi, lokalna jakaś tam społeczność, a jeżeli będzie możliwość zarabiania na tym, to wiadomo, no, robić coś, co się lubi, jeszcze na tym zarobić, no to każdy by chciał. Słyszałem, że w ogóle część kawałków, które nagraliście, to nie ujrzała w ogóle światła dziennego, tak? Gdzieś tam przeczytałem też w tym opisie. Chodzi ci o wiesz co, nie, to wygląda w ten sposób, że na RMRH miało wejść tam chyba 3 albo 4 kawałki więcej, aczkolwiek obcięliśmy, zostawiliśmy taki materiał, wyselekcjonowaliśmy w sposób taki, że i Grzesiowi, i mi to odpowiadało, uważaliśmy, że to są dobre, a wiadomo, to jest znowu kwestia gustu, aczkolwiek teraz jest 11 utworów, 11? Tak, miało być ich 14 chyba. Te utwory się pojawią w przyszłości gdzieś? Planujecie? Możliwe, że w internet gdzieś wskoczą, tak, no luzaka. O. Zobaczymy, tak. Jak to będzie. Może jakoś się je odnowi. Może się odnowi. Na pewno gdzieś je tam wrzucimy po jakimś czasie, żeby się nie marnowały. A propos odnawiania i remiksów, bo ostatnio zauważyłem, że sporo dubstepowych albo elektronicznych remiksów, podoba wam się ta droga, ten kierunek, w którym podąża rap? Ja osobiście nie przepadam za tym, zrobi się to za bardzo elektroniczne, przynajmniej ja tak uważam. Ja zostaję zawsze przy tym klasycznym hip-hopie trochę bardziej. No nie mówię, no można iść do przodu, jakaś nowoczesność, ale trochę teraz... Wydaje mi się, że jest to trochę do przesady teraz, tego dubstepu właśnie. Znajdzie się na pewno, wiesz, na pewno znajdą się jakieś perełki w tym wszystkim, że kurde, japaka ci upadnie, nie? Czy na pewno to trafia do ludzi, skoro jest tego coraz więcej, to znaczy, że ma to wzięcie. No dokładnie. Czy to nie jest próba gdzieś ze strony rapu uchwycenia się tego popularnego nurtu i wypromowania może trochę? Chwycenia się muzyki, która no jest ostatnio popularna, tak? Sam dubstep. Znaczy, no na tak, pewno jest to próba eksperymentowania, nie? Jeżeli, tak jak mówię, zobaczę, że coś z tego jest, no to pewnie niektórzy ciągną to dalej, no. A też pytanie, czy można się rozwijać cały czas siedząc w tej klasyce? Grzesiu? No, wydaje mi się, że można się rozwijać. Zawsze trzeba szukać czegoś nowego i dążyć do czegoś, nie? Właśnie po to, żeby się rozwinąć w jakiś sposób, żeby coś tutaj dołożyć, coś dokleić. Niekoniecznie w tą aktualnie rozumianą elektronikę, tak? Dokładnie. To nie chodzi o to, żeby, no, jak robią remiksy, nie wiem, drum and bassowe, żeby teraz Grzesiu na przykład, kurczę, o, to ja też będę takie robił, nie. To znaczy, ja dla siebie też robiłem takie rzeczy, też nie mówię, że tego nie lubię, tylko mówię, że troszkę tego za dużo, jak dla mnie teraz. Mm. Za mało tego klasycznego hip-hopu, za dużo właśnie jest tej elektroniki. Trochę przekombinowane jak dla mnie. Przesyt. A ty, Stachu, oprócz współpracy z Kleszczem zajmujesz się też robieniem muzyki dla jakichś innych raperów? Bo też tak, nawet... Ja cały czas staram się współpracować z kim się da. Na pewno na nowej płycie Rufi Oka znajdą się jakieś moje produkcje. Wcześniej było dużo współpracy, teraz głównie skupiam się na pracy z Kleszczem. Wcześniej na płycie Skorupa można było usłyszeć moją płytę producencką, którą wydałem jakiś... W lutym, jakiś rok temu. Dokładnie. Muzykopunktura polecamy. Muzykopunktura można sprawdzić. No także współpracuję. No na razie, tak jak mówię, skupiam się na Kleszczu, no a w przyszłości na pewno będę jeszcze też współpracował z kim się da. No. Zbliża się już godzina. Tak jest. 22, tak. No już się nawet zbliżyła. I no już w sumie jest nawet.
Także... To może jeszcze powiemy, kto wygrał ten konkurs. O, bo... okej, dobra, ale ty tam powiedzieliśmy, widzisz, bo... Powiedzieliśmy o ten, ja jaka jestem... jest poprawna odpowiedź. Ja nie jestem pewien, co ty tam zaznaczyłeś, a co nie. Bo... A poprawną odpowiedź jako pierwszy podał Damian i on właśnie wygrywa od nas płytę i on będzie miał możliwość wyboru, którą płytę będzie chciał dostać, a druga osoba to Kamila, która również poprawnie odpowiedziała na to pytanie, no i ona też otrzyma płytę, tą, której nie wybierze Damian w tym przypadku, a bardzo podobała mi się też odpowiedź jeszcze jednego naszego słuchacza, który napisał Tyram Tyracz. Ale nie była to poprawna odpowiedź na pytanie, ale na pewno za inwencję twórczą. Tak, high five. Pozdrowienia, tak jest. High five w Neter. Naszymi gośćmi byli Kleszcz i Stachu. Duet, który aktualnie walczy tak o wyrobienie sobie marki w Max Flow Lab. No i my życzymy tego, żeby tą markę sobie panowie mocniejszą wyrobili i trafiali do jeszcze większej ilości odbiorców. Dzięki wielkie za to, że padliście i porozmawialiście sobie z nami. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że było fajnie. Było fajnie, jasne. Woda super. Jest okej. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No właśnie, muszę sobie dodać. Także dobranoc, dziękuję, do widzenia. Możemy jeszcze zdradzić, że dostaniecie po kawałku tortu. A, w ogóle się nie pochwaliliśmy, że nasza... O, my mamy ostatnio dzisiaj w zasadzie wspólną audycję. Nie. To nie jest urodzinowy tort. To nie jest urodzinowy. Okolicznościowy. To jest bardziej okolicznościowy, tak, bo dzisiaj ostatnia audycja w tym sezonie. Tak, ale my się jeszcze nie żegnamy, Konrad. Jeszcze bo ty się już tak widzisz, tutaj jakby zmierzał do końca, a jeszcze musimy płytę picha, przypomnieć, tak spoko. Płytę picha musimy omówić. Omówimy tak na jest. Pewno. Także znikamy na chwilę, idziemy jeść tort z naszymi gośćmi, a już za chwilę. W międzyczasie tak posłuchacie sobie utworu Kleszcza z płyty Yram Yracz z gościnnym udziałem metrowego. Kawałek nosi tytuł Czary Mary.